Osąd prosty, kotleciki z wołowiny, grillowane, do zrobienia w mikrofali, dwa razy po 7 minut. Skarby kryją się w środku, mamy kotleciki, ziemniaki, paprykę, fasolę, super. Tak, w rzeczywistości zamrożone, tak. Kotleciki troszkę mniejsze proporcjonalnie niż na zdjęciu, pasków nie widać takich grillowych, ale zobaczymy jak dwa razy po 7 minut będzie w mikrofali, jak to będzie wyglądało. Na 7 minut do mikrofalówki. Siedem minut minęło, trzeba zamieszać i jeszcze na 7 minut. Po pierwszych 7 minutach wygląda tak, bardzo ładnie pachnie. Zamieszamy i wstawiamy jeszcze raz. Z powrotem na 7 minut. Drugie 7 minut. I potem wyciągamy. Pasta gotowa. 14 minut w mikrofalówce. Zaczyna wygląda. Mamy gotowy steakhouse od Frosty. Zdjęcie versus rzeczywistość. A zobaczymy ile mięska jest w tym daniu. Zważymy ile mięsa w steakhouse jest naprawdę. W steakhouse opakowanie 500 gram jest 12% mięsa. Po zrobieniu wygląda to tyle. No i kopara opada, to jest 46 gram. 46 gram mięsa na opakowanie półkilowe mrożonki. No to tak słabo. A kotleciki wyglądają versus. Ale smaczne.